Drodzy, chciałbym razem z wami dzisiaj spojrzeć na pewną historię, jaką zapisał ewangelista Marek w swojej Ewangelii w rozdziale 10. Jest tutaj historia, jak Pan Jezus spotyka się z Bartymeuszem. Być może znamy tę historię nawet na pamięć. Być może nawet niedawno do niej sięgaliśmy, bo jest to jedna z historii, które są bardziej znane, szczególnie kiedy patrzymy na historię życia Jezusa. Więc chciałbym, żebyśmy dzisiaj patrzyli na tekst 10 rozdziału Ewangelii Marka od wersetu 46 w ten sposób, że przeczytamy werset 2, a następnie skomentujemy i przeanalizujemy to, co zostało właśnie zapisane w tekście biblijnym. Tak więc, drodzy, nie przedłużając, otwórzmy swoje Biblię i sprawdzajmy. Ewangelia Marka, rozdział 10 od wersetu 46. I przyszli do Jerycha, a gdy wychodził z Jerycha on, to jest Jezus, oraz jego uczniowie i mnóstwo ludu, syn Tymeusza, Bartymeusz, ślepy żebrak, siedział przy drodze. Więc mamy pierwszy werset historii i chciałbym, żebyśmy się teraz chwilę nad nim zastanowili. Bo pytanie brzmi, gdzie rozgrywa się akcja? Głośno i wyraźnie proszę. Ale w którym miejscu tego Jerycha? Gdy wychodził. Czasami jak od kogoś się wychodzimy z domu, na przykład z domu, mówimy, że już wychodzimy. I możemy mieć na myśli różne miejsca. Czasami stoimy już w przedpokoju, czasami w progu drzwi i właśnie wychodzimy. Czasami jesteśmy na korytarzu, na przykład na klatce schodowej, bo właśnie opuściliśmy mieszkanie, czy też jesteśmy już przed budynkiem, zmierzamy gdzieś dalej. Mówimy, właśnie wychodzę. Tak więc dokładnie nie wiemy, gdzie Pan Jezus ze swoimi uczniami jest. Czy jeszcze w Jerychu, czy w bramie miasta, czy zaraz za miastem. Tak czy siak na pewno to nie jest miejsce centralne. To są jakieś obrzeża, być może nawet poza miastem. Tam, gdzie już raczej takie intensywne życie społeczne nie ma miejsca. I tam, w tym właśnie miejscu, Marek zaznacza, że pojawił się pewien człowiek. Bartymeusz. I kim on był? Kim był Bartymeusz? Tak, dowiadujemy się dokładnie, że był synem Tymeusza. Bartymeusz, no, takie dosyć byśmy powiedzieli niezbyt wyjątkowe imię, bo z języka hebrajskiego bar znaczy syn. Bartymeusz, syn Tymeusza. I dowiadujemy się, że jest ślepy i że jest żebrakiem oraz, że siedzi przy drodze. Jak myślicie, dlaczego ten człowiek siedzi przy drodze? Głośniej proszę. Prawdopodobnie tak. Jest to szlak prowadzący do miasta, więc siedzi przy drodze. Ale pomyślałem sobie, gdybym był tak samo jak i on, żebrakiem i potrzebowałbym znaleźć jakąś pomoc, to inaczej, przynieśmy to na współczesne czasy. Załóżmy, że jesteśmy takimi niewidomymi osobami, które są skazane na żebractwo. Stalibyście na starówce miasta na przykład, czy wyszlibyście w kierunku autostrady A4, bo tam jest przecież szlak komunikacyjny, i tam szukali ludzi, którzy okażą wam jakieś miłosierdzie. Tak, no zdecydowanie szukalibyśmy miejsca tam, gdzie wiemy, że ludzie, nawet jeżeli wędrują i mogą się zatrzymać, to raczej możemy liczyć na to, że mogą jakoś nam pomóc. Na przykład w centrum miasta, czy też w tamtych czasach w centrum Jerycha odbywały się targi, było jakieś targowisko, ludzie zaopatrywali się w różne produkty i to tam raczej kręcił się pieniądz. To tam można raczej było liczyć na to, że ktoś podejdzie do mnie i podzieli się częścią z tych rzeczy, które właśnie zakupił albo które miałby sprzedać. To być może tam będą ludzie, którzy dadzą mi jakiegoś pieniążka, jakąś monetę, cokolwiek. Przy drodze wszystkim się spieszy, może nieliczni się zatrzymają na chwilę.
Raczej szukalibyśmy miejsca tam w centrum, gdzie wiemy, że ludzie są nastawieni na handel, na pomaganie, być może na dostrzeganie drugiego, gdzie nie tak pędzą może. Ale dlaczego jednak Bartymeusz nie szuka miejsca w centrum? A no właśnie. Znamy stereotypy, jakie panowały w czasach Jezusa. Moglibyśmy teraz je przeanalizować, ale w kilku słowach. Jeżeli ktoś urodził się na przykład niewidomy, chromy, w jakiś sposób niepełnosprawny, pamiętacie w sprawie cudzej ułomności, jak uczniowie Jezusa pytali mistrza, kto zawinił, że się takim urodził? On czy rodzice jego? Że go Bóg tak pokarał? Kto tak strasznie grzeszył, że teraz choruje, że teraz cierpi, że teraz jest niepełnosprawny, czy mówiąc dosadnie ułomny? Czyja to wina? Pokutowało pewne myślenie, według którego jeżeli jesteś dobrym człowiekiem i starasz się spełniać Boże przykazania, trwać w tym przymierzu, o którym mówi Stary Testament, no, to wtedy Bóg będzie ci błogosławić. No przecież jakże miałoby być inaczej? Warunki przymierza są bardzo proste. Idziesz za Bogiem, masz błogosławieństwo, odwracasz się od Niego, masz przekleństwo. Więc jeżeli dotyka cię choroba, no to sprawa jasna i oczywista. I do tego cały świat widzi, jakim byłeś grzesznikiem wielkim. Kto zawinił? On czy rodzice jego, że się takim urodził? Krótkie myślenie, bez zadawania pytań. Akcja, reakcja. Widzę, wiem. Proste. Zero pytań. Przecież my już wszystko wiemy, bo widzimy. Czytajmy dalej. Usłyszawszy, mowa o Bartymeuszu, że to Jezus z Nazaretu, począł wołać i mówić: Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Zazwyczaj jest tak, że jeżeli ktoś jest pozbawiony jednego z zmysłów, to inne się wyostrzają. I być może właśnie dlatego Bartymeusz rozpoznał, że właśnie idzie Jezus. Nie wiem, czy to wyglądało tak, że ktoś do niego przyszedł i gdzieś tam mu powiedział, że właśnie idzie ten wielki nauczyciel Izraelu. A może słyszał przechodzących koło siebie ludzi na tej drodze, którzy rozmawiali, że właśnie Jezus wychodzi z Nazaretu i zastanawiali się, dokąd pójdzie, co teraz będzie nauczać, co się stanie i tak dalej. Tak czy siak, Bartymeusz wie, że właśnie idzie Jezus. I ten człowiek zaczyna wołać. A jak dobrze wiemy, na podstawie wersetu 46, kto wychodził wraz z Jezusem z miasta? Uczniowie i tłum, dokładnie tak. Ile to jest tłum na tamte czasy? Ciężko stwierdzić. Raczej w tamtych czasach nie żyło 8 miliardów ludzi, pewnie mniej, dużo mniej. Więc na tamte czasy tłum to ile? 50 osób, 100 osób, może 200 osób, może ktoś powie 1000 osób szło za Panem Jezusem. Czy może tłum to też mnóstwo ludu, czyli 4 albo 5 tysięcy, których nakarmił Pan Jezus? Trudno stwierdzić. Ale tak czy siak, w perspektywie Marka jest to tłum, jest to duża liczba ludzi. I przypominam sobie te wszystkie wycieczki szkolne, kiedy ze szkoły szliśmy do Domu Kultury w moim rodzinnym mieście na jakiś spektakl, teatr. Albo wy, kiedy widywaliście właśnie takie wycieczki wędrujące ze szkoły do jakiegoś ośrodka kultury w mieście. Wyobraźcie sobie ten widok raz jeszcze. Czy dzieciaczki zachowywały się cicho? Oczywiście, że nie. Wszystkie dyskutowały, wszystkie rozmawiały. Każdy na swój temat, parami, może w grupkach, ale tam cały czas była jedna wielka wrzawa. I teraz wyobraźmy sobie sytuację, w której wychodzi Jezus z 12 uczniami i dookoła Niego jest ten cały tłum. Każdy ma jakieś pytanie, każdy ma jakąś prośbę. Niektórzy idą za Panem Jezusem, bo chcą doświadczyć cudu. Niektórzy rzeczywiście idą za Nim, dlatego że chcą Go słuchać. A jeszcze inni idą po to, żeby złapać Go na jakimś słowie, jak dobrze znamy historię, tylko po to, żeby poddać Go pod sąd. Tak czy siak. Jest mnóstwo pytań. Inni być może, którzy nie są stosunkowo blisko Pana Jezusa w tym tłumie, rozmawiają między sobą. Może plotkują na temat tego, czy Jezus jest tym Mesjaszem, który zaraz obali rządy Rzymian. I dyskusje, dyskusje. Jedna za drugą. Jest wrzawa, jest głośno, jest zgiełk.
I przez ten cały zgiełk Bartymeusz postanowił się przebić swoim głosem. Więc albo miał zdrowe płuca, albo wyszedł z motyką na słońce. Albo rzeczywiście ma jakąś wiarę. I woła: Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Kim był Syn Dawida? Moglibyśmy tutaj czytać Ewangelię Mateusza, rozdział 22, wersety od 41. Znajdujemy tutaj bardzo prostą odpowiedź w rozmowie Jezusa z faryzeuszami na temat tego, co ludzie rozumieli w owych czasach pod hasłem Syn Człowieczy. Więc przeczytajmy Ewangelię Mateusza, 22 rozdział, od wersetu 41. A gdy się zeszli faryzeusze, zapytał ich Jezus, mówiąc: co sądzicie o Chrystusie? Czyim jest synem? Mówią mu: Dawidowym. Moglibyśmy dalej czytać. Więc Syn Dawidowy równa się Chrystus, Mesjasz. Więc w owych czasach, w czasach Pana Jezusa, pojęcie Syn Dawidowy oznaczało Mesjasz, potomek z linii Dawida, ten przyobiecany. I Bartymeusz właśnie tak postanawia wołać do Jezusa. Być może niektórzy w tym tłumie jeszcze mają jakieś wątpliwości, kim jest Jezus. Może jest jakimś samozwańcem, może jest rabbim, który za dużo o sobie myśli. Nieważne. Bartymeusz daje głośne świadectwo wobec wszystkich tych, którzy jeszcze mieli jakieś wątpliwości, krzycząc: Jezusie, Synu Dawida, Jezusie Chrystusie, Jezusie Mesjaszu, Ty, na którego czeka cały Izrael. Ja wierzę, że właśnie Ty Nim jesteś, dlatego publicznie to wyznaję przed tym całym tłumem, który Ci towarzyszy. Tak wierzę, jesteś według mnie Mesjaszem. Niektórzy mieli problem, żeby przyjąć Jezusa jako Mesjasza, choć widzieli, jak sprawiał, że uschła ręka stawała się na nowo żywa. Mieli problem, żeby rozpoznać w Jezusie Mesjasza, gdy stawiał kogoś na nogi albo otwierał oczy tym, którzy nie widzą. Bartymeusz prawdopodobnie nigdy wcześniej nie miał możliwości spotkać Jezusa właśnie ze względu na swoją ułomność. Nigdy z Nim nie wędrował, na własne oczy nie widział, jak na powrót ci, którzy byli chorzy, mogli się cieszyć radością stworzenia, wolni od różnych skaz, i prawdopodobnie nigdy nie słyszał żadnego z nauczań, jakie wygłosił Pan Jezus, żadnego z Jego kazań, bo siedział tam przy drodze. A jednak to mu nie przeszkodziło w tym, aby stwierdzić, że Jezus jest Zbawicielem świata. Nigdy nie widział, nigdy nie słyszał, a jednak uwierzył. Błogosławieni, którzy nie widzieli. Zmiłuj się nade mną, woła dalej. Co to znaczy zmiłować się? Moglibyśmy teraz powiedzieć, no, okazać jakieś współczucie, litość, miłosierdzie. I owszem, to są definicje słownikowe. Ale to, co jest wyjątkowe, to to, że mamy tutaj do czynienia z pojęciem eleo po grecku, dla tych, którzy lubią takie akcenty. To znaczy, okaż mi współczucie. Zmiłuj się nade mną, czyli okaż mi współczucie. Dokładnie, mówi tekst grecki. Dlaczego właśnie o to prosił? Czy temu człowiekowi potrzebne było to, aby właśnie taki wielki rabbi w oczach wielu ludzi przyszedł do niego i poklepał go po ramieniu, mówiąc: słuchaj, będzie dobrze. No, jest to bardzo przykre, że jesteś pozbawiony możliwości widzenia, ale nie martw się, będzie dobrze, jakoś to wyprostujemy. Są inne ciekawe rzeczy na świecie, niekoniecznie musisz się załamywać, bo akurat twój wzrok nie działa. Czy tego się spodziewał po Jezusie? No raczej nie. Bo z tego, co słyszał o Jezusie, o Mesjaszu, wywnioskował, że miłosierdzie, litość, współczucie, którą on może człowiekowi przekazać, to być może nawet nie będzie uzdrowienie, ale przekaże słowo, które da nową nadzieję,
Tak jakbyśmy sobie przypomnieli teraz z Ewangelii Jana, z 8 rozdziału, kobietę, którą rzekomo przyłapano na cudzołóstwie. Czy tam Jezus uczynił jakiś cud? Powiedzielibyśmy, że raczej nie. Jezus coś powiedział, coś napisał. A potem, kiedy zwrócił się bezpośrednio do tej kobiety, znowu kilka słów. Idź i nie grzesz więcej. Nikt cię nie potępia. Wyzwolenie z grzechu. Więc Jezus Chrystus tej kobiecie dał nadzieję na lepsze jutro. Dał nową perspektywę. Powiedział, że jest inaczej niż myśli o sobie. Być może, że miała siebie za wielką grzesznicę, a zgodnie z prawem dla niej nie ma przyszłości. Jezus powiedział jej zupełnie coś innego. Zmienił prawdopodobnie tory jej życia. I Bartymeusz, rozumiem, że dokładnie z taką samą nadzieją i perspektywą zwraca się do Jezusa z prośbą, aby ten zmiłował się nad nim. Żeby chociaż słowo powiedział, bo rozumiał, że jeżeli Jezus powie nam słowo, to jest to słowo, które zawsze daje taką nadzieję, jakiej nikt inny dać nam nie może. Doświadczyliście tego, czytając o Jezusie? Bo ja doświadczyłem. Ale to nie koniec historii, czytajmy dalej. I gromiło go wielu, aby milczał, a on tym więcej wołał: Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. To jest jedna z tych sytuacji, które określamy mianem z deszczu pod rynnę. Sytuacja Bartymeusza w zasadzie wydawała się beznadziejna. Nie dość, że w perspektywie wielu ludzi, którzy właśnie towarzyszą Jezusowi, jest on odbierany jako wielki grzesznik, no bo przecież został ukarany za swoje grzechy, no i jest jaki jest, to do tego próbuje się przebić swoim własnym głosem przez ten cały zgiełk i wrzawę ludzi rozmawiających. To jest druga trudność. Do tego jest odbierany jako nieczysty. A jeszcze do tego podchodzą do niego ludzie i mówią mu: siedź cicho. Jak śmiesz wzywać imienia Jezusa, tego wielkiego nauczyciela w Izraelu, ty wielki grzeszniku? Jak on wielki, tak ty analogicznie nie. Trudna sytuacja. Być może wielu ludzi w takim momencie stwierdziłoby, że chyba jednak cały świat mi mówi, że nie tędy droga. Że to nie dla mnie. Nie mi jest dane spotkać się z Jezusem w ten sposób. Ale Bartymeusz tak nie interpretuje tego wszystkiego, co się dzieje. Im większe są przeszkody, bo kolejna się pojawia, tak on, jak czytamy, tym więcej woła to, w co wierzy. Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Zmiłuj się. Tak bardzo ciebie potrzebuję, żebyś chociaż chwilę mi poświęcił, żebyś chociaż spojrzał na mnie. Te parę sekund, twoje jedno słowo da mi więcej niż to, co mam w swoim życiu. Wtedy Jezus przystanął i rzekł: zawołajcie go. I zawołali ślepego, mówiąc mu: ufaj, wstań, woła cię. Nasi święci znaleźli. Jakby do tej pory nie ufał i nie miał wiary. Ciekawe, kto z tego grona tak naprawdę wykazuje się większą wiarą? Ci, którzy są bliżej Pana Jezusa w tym sensie fizycznym, czy też sam Bartymeusz? Jezus chce się spotkać z tym człowiekiem. Werset 50 mówi: a on zrzucił swój płaszcz, porwał się z miejsca i przyszedł do Jezusa. Jest to niesamowita rzecz. Czasami bywa tak, że telefon dzwoni, a młodzi rozmawiają. Czasami bywa tak, że dzwoni do nas telefon. Nie spodziewamy się tego telefonu. Jest to telefon od kogoś, kogo bardzo sobie cenimy. Odbieramy ten telefon i ktoś nam mówi: słuchaj, wyjątkowo, mam pół godziny, jedyna taka okazja, jestem na dworcu, mam czas, może chciałbyś się ze mną spotkać. Jeżeli mówimy o zakochanych,
to tutaj nie ma co się zastanawiać. Sytuacja wygląda w sposób następujący. Zostawiam komputer, telewizor, książkę, wszystkie zajęcia domowe i biegiem na ten dworzec. Tylko drzwi za nami trzaskają. Byleby po drodze jeszcze wziąć telefon, żeby w drodze zadzwonić i się upewnić, czy na pewno na ten peron, na ten przystanek i tak dalej. No więc drzwi zamykamy i po tych schodach, a za chwilę jeszcze klucze. To jest właśnie ta radość, ta euforia, to pierwsze wrażenie. Jest, udało się, coś niesamowitego, więc pędzę, bo nic innego w tym momencie bardziej się nie liczy jak właśnie to. I coś takiego czytamy, że miało miejsce w życiu Bartymeusza. On rzuca swój płaszcz, on porywa się z miejsca i biegnie do Jezusa. Przychodzi do Niego. Wyobraźmy to sobie, jak niewidomy próbuje się przez ten tłum przedrzeć, żeby dostać się do Jezusa. Dosłownie i w przenośni, on biegnie na oślep. Być może niektórzy ludzie muszą go trochę pokierować, złapać za ramiona, mówią trochę w prawo, trochę w lewo. Być może parę razy się potknął, może kogoś tam szturchnął, ale to nie ma wielkiego znaczenia. Nawet płaszcz swój zostawił, co w tamtych czasach było czymś wielkim, bo to było jedyne odzienie człowieka. Ale to nie ma żadnego znaczenia, ile ja zostawiam w tym momencie, bo Jezus chce się ze mną spotkać. Rozumiecie to? Jezus chce się ze mną spotkać, więc ja pędzę do Niego, ile sił w nogach. A Jezus, odezwawszy się, rzekł mu: co chcesz, abym ci uczynił? I pytanie, które w tym miejscu zadaje Pan Jezus, jest niesamowite. Ponieważ Jezus w tym momencie też uczy czegoś swoich uczniów. Mianowicie od wersetu 41, czyli są to wersety, które opowiadają historię, która miała miejsce zanim wydarzyło się to, o czym teraz czytamy. A może spójrzmy na ten werset 41. Gdy to usłyszało 10, poczęli się oburzać na Jakuba i Jana. No właśnie, kto będzie siedział po prawicy, po lewicy? Taki jest kontekst. Reszta się już na nich oburza. No jak śmiecie o takie rzeczy pytać? Ale Jezus, przywoławszy ich, rzekł do nich: wiecie, że ci, których uważa się za władców narodów, nadużywają swej władzy nad nimi, a możni ich rządzą nimi samowolnie. Lecz nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą wszystkich. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu. I zaraz następna historia biblijna, w której Jezus mówi do Bartymeusza: co chcesz, abym ci uczynił? Więc po polsku, jak w restauracji, co mogę dla Pana podać? Jestem tu, aby ci usłużyć. Przed chwilą Jezus powiedział to swoim uczniom, a teraz im praktycznie pokazuje, kim jest ten, który, czy też jak postępuje ten, który jest jako pierwszy, a Jezus jest pierwszy. Jezus jest alfą i też omegą. Jest początkiem. Co chcesz, abym ci uczynił? Jezus pokazuje prawdziwą wielkość. A ślepy odrzekł mu: mistrzu, abym przejrzał. No i mamy Bartymeusza. Ot cała jego wiara. Egoista jeden. Samolub. Te wszystkie starania były, no właśnie, takie dla nas oczywiste. Żeby się cud na nim właśnie teraz wydarzył. No ale chwila, moment. Przeanalizujmy to, zanim jakieś plotki rozsiejemy na temat Bartymeusza. Bo nam tak wnioskować przychodzi bardzo łatwo. Czasami bezrefleksyjnie nawet. Nie zastanowimy się nad tym, co powiemy, ale powiemy, żeby powiedzieć. Wieść idzie świat i potem krążą takie fałszywe wieści. Wydaje mi się, że my jako ludzie generalnie, niezależnie od kraju, narodu i tak dalej, to jesteśmy ekspertami w plotkowaniu i ocenianiu innych. A więc Bartymeusz mówi: mistrzu, abym przejrzał. To jest moja prośba. To mógłbyś dla mnie zrobić. Czy Jezus był znachorem albo jakimś okulistą? No nie. Był przynajmniej odbierany jako rabbi.
albo jako Mesjasz. A czyż to o Mesjaszu w proroctwie Izajasza nie jest powiedziane, że będzie tym, który będzie otwierał oczy niewidomym? Więc z jednej strony widzimy Bartymeusza, który woła do Jezusa, mówiąc: Jezusie, Synu Dawida, czyli daje świadectwo, jak powiedzieliśmy sobie wcześniej, że ja wierzę, iż to jest Mesjasz, Zbawca świata. A z drugiej strony śmie go prosić o to, by uzdrowił wzrok właśnie Bartymeuszowi, to być może nie do końca jest jakaś samolubna prośba, ale przez tą prośbę mimo wszystko przebija się wyraz wiary. Bo raczej nie pójdziemy do pracownika budowy i nie powiemy mu, żeby nam naprawił samochód. Albo nie pójdziemy do mechanika samochodowego, żeby nam sprzedał kilo marchewek, bo on jest nie od tego. Ale jeżeli człowiek, który wierzy, że Jezus jest Mesjaszem i prosi go o to, żeby uzdrowił jego wzrok, musi rzeczywiście wierzyć w to, że Jezus jest tym, za kogo go ma. Inaczej by o to nie prosił. Kolejny raz ten człowiek się odzywa, kolejny raz wychodzą słowa z usta Bartymeusza i kolejny raz tak naprawdę daje świadectwo temu, że Jezus w jego przekonaniu jest Mesjaszem. A nie, że jest egoistą. I wyszło, po co tak wołał. Zobaczcie, jak łatwo jest popełnić błąd w ocenie drugiego człowieka, po prostu nie zostawiając sobie chwili refleksji i zastanowienia nad tym, co się tutaj dzieje. To jest bardzo niebezpieczne, ale z drugiej strony bardzo krzywdzące. Zresztą wyobrażacie sobie, jak zawrzało wtedy w tym tłumie, kiedy ten niewidomy powiedział: Panie, abym przejrzał, czy Mistrzu, abym przejrzał? Wyobrażacie sobie oburzenie tych wielu świętych, którzy tam wędrowali? To my wędrujemy za Jezusem ileś tam dni, tygodni, 10 kilometrów, 100 kilometrów i co mamy? Nic nie mamy, tylko usłyszeliśmy jakieś mądre słowa, ale żaden z nas nie został uzdrowiony, a ten? Trzeba sobie zasłużyć na wzgląd od Pana Jezusa. Być może tak to wyglądało. Tego nie wiem, możemy się domyślać. Wtedy Jezus rzekł: idź, wiara twoja uzdrowiła cię. Wiara. Nie twoje egoistyczne pragnienia, nie twoje marzenia, wiara. Jezus stwierdził, że wszystko to, co wykrzykiwał Bartymeusz, że wszystko to, o co prosił, było podyktowane jego wiarą. Nie prosiłby Jezusa o przywrócenie wzroku, gdyby nie wierzył, że to jest Mesjasz. Bo Mesjasz może takie rzeczy uczynić, tak mówi Pismo. Nie wołałby, że to jest Syn Dawida, gdyby rzeczywiście za niego go nie brał. I czytamy dalej. I wnet odzyskał wzrok i szedł za nim drogą. Bartymeusz spotkał się z Jezusem i doświadczył wpływu Jezusa na własne życie. Jezus przywrócił mu wzrok. W pewnym sensie wyciągnął go z życiowego dołu, z dołu społecznego. Teraz Bartymeusz, kiedy był w pełni sprawny, moglibyśmy powiedzieć, kiedy zdjęto mu grupę inwalidzką, mówiąc takim naszym językiem polskim i współczesnym, mógł wrócić do miasta, mógł wrócić do Jerycha, prawdopodobnie tam mieszkał. Mógł wrócić do matki swojej, do swojego ojca i powiedzieć: mamo, tato, już nie jestem chory. To nie jest tak, że Bóg mnie przeklął za moje grzechy. To nie jest tak, że jestem nieczysty. Mogę teraz wyjść na środek miasta, jak każdy inny mężczyzna w tym mieście. Mogę odczytać fragment Pisma Starego Testamentu. Mogę wziąć udział w nabożeństwie w synagodze. Mogę założyć rodzinę. Mogę spełnić się jako Izraelita. Mogą mi być przywrócone moje przywileje społeczne. Mogę wrócić. Ale on tego nie wybiera. Choć cały status społeczny mógł mu być nadany jeszcze raz, mógł z tego korzystać, mógł znowu cieszyć się tym, co zostało mu odebrane przez ułomność, tak Bartymeusz stwierdził, że to nie ma żadnego znaczenia, że to są śmieci, jak pisze apostoł Paweł w swoich listach.
Ze względu na Chrystusa Bartymeusz te rzeczy wszystkie uznał za śmieci, bo najważniejsze jest być blisko Jezusa i iść z Nim. Bartymeusz doświadczył Chrystusa i od tego momentu nic bardziej się już dla niego nie liczyło, jak pójść za Nim. I wierzę w to i wiem, że skoro jesteście na tym miejscu, to znaczy, że w swoim życiu też doświadczyliście wpływu Chrystusa na wasze życie i stwierdziliście, że nic innego nie jest tak ważne, jak to, by trwać w społeczności z Nim. Dlatego przychodzicie, by oddawać Mu cześć, bo szukacie Jego społeczności, Jego bliskości, Jego towarzystwa. I choćby nawet w życiu nie uczynił szczególnego cudu dla nas, nie uzdrowił nas fizycznie, to jednak dobrze wiemy, że słowo, które ma nam do zaoferowania, jest słowem, które daje pokój. Pokój, jakiego żaden lekarz, żaden specjalista na tym świecie dać nam nie może. Ale drodzy, żyjemy też w czasach, które są czasami niepewnymi. To są czasy bardzo dynamiczne. To są czasy, w których w ciągu jednego kwartału możemy się dowiedzieć, że jest wszystko w porządku, a potem cały świat stoi. Większość ludzi jest zamknięta w domach. W ciągu paru dni. To są czasy bardzo niepewne. To są czasy, gdzie wpadamy z deszczu pod rynnę czasami w kilka sekund. To są sytuacje tak szybko zmieniające się, że już nawet często sami po prostu nad tym nie nadążamy. Mówimy, że czasami jest źle. Jest rozmowa z przyjacielem, ze znajomym. Wracamy na przykład do domu, sprawdzamy, jak tam te nasze sprawy się mają. Się okazuje, że jest jeszcze większe bagno, jak było wcześniej. Wydaje się, że nie ma perspektywy na lepsze jutro. Tak jak Bartymeusz. Ja nie wiem, ile on tam lat sobie siedział przy tej drodze, czekając, aż coś mu tam skapnie. Ja nie wiem, czasami być może my się tak czujemy, jak taki człowiek, którego wszyscy pomijają i dla nas nikt nie ma czasu, nie ma tej pomocnej dłoni. Tak sobie ciułamy od pierwszego do pierwszego albo od dziesiątego do dziesiątego. Bo nie wiemy, co dalej, bo nie ma perspektyw. Ale w Izraelu w pewnym czasie też nie było pewnych perspektyw. Był taki czas, że Izrael, jak dobrze wiemy, odstąpił od Pana Boga. I w związku z tym spotykały go różne niewole, bitwy i to przegrane bitwy. Wielu Izraelitów traciło życie, wielu Izraelitów traciło swoje dobytki. Być może zasłużenie, być może nie, bo o ciemiężcach Izraela też dowiadujemy się, że nadużywali władzy, którą Bóg im dał nad tymi ludźmi. I czasami jest tak, że naprawdę jest posucha w życiu. Że nie ma nadziei na lepsze jutro. I tak samo miał prorok Habakuk w swoich czasach, kiedy pisał swoją księgę. To jest rozdział 3 jego księgi, werset 17. Habakuk napisał tak. Zaiste, drzewo figowe nie wydaje owocu, a na winoroślach nie ma gron. Zawodzi drzewo oliwne, a rola nie dostarcza pożywienia. W ogrodzeniu nie ma owiec, a w oborach nie ma bydła. Taki scenariusz na owe czasy to była zapowiedź śmierci głodowej. To jest po prostu pewna śmierć. Tam już pal 6, czy to są kredyty, czy nie kredyty, ale na podstawie tych paru słów Habakuk mówi, śmierć zagląda w oczy. To w tej sytuacji kontynuuje mówiąc tak. Lecz ja będę radował się w Panu, weselił się w Bogu mojego zbawienia. Bo choćby rzeczywiście na tym świecie było źle, bardzo źle i perspektywa wydawałaby się nijaka, albo w ogóle by jej nie było, to jednak my swoją nadzieję możemy trzymać w Panu, w Chrystusie, który przecież jest Panem życia, który ma klucze życia, jest właścicielem. Jak brat, którego imienia nie znam, na szkole sobotniej powiedział, że Jezus, skoro ma klucze, to znaczy, że jest właścicielem życia i śmierci, bo tylko właściciel może mieć klucze. I tylko dlatego my dzisiaj, pomimo tego, że różne
problemy nas spotykają, możemy śmiało podnieść nasze głowy i czekać na ten dzień radości, kiedy powróci Chrystus. Bo dobrze wiemy, że nie to, co tu i teraz, jest efektem ostatecznym. Ale możemy też mieć pewność, że jak będziemy wołać z głębi naszych serc do Jezusa Chrystusa, czy w modlitwie, czy na całe gardło, to możemy mieć pewność, że On nas usłyszy, tak jak Bartymeusz miał tę pewność. Bo dobrze wiedział, że Izraelici w Egipcie wołali i Bóg ich usłyszał. Wtedy powołał Mojżesza. Hiob wołał do Boga i miał to przekonanie, jak czytamy w 34 rozdziale Księgi Hioba, że Bóg wysłuchuje głosu nędzarzy. Nie dlatego, że my musimy krzyczeć, bo Bóg ma słaby słuch i im głośniej słyszymy, wtedy większa pewność, że nas usłyszy, ale to jest raczej dla nas, byśmy mieli tę świadomość, że ze własnej strony zrobiliśmy wszystko, by do tego Jezusa się dostać. A kiedy pojawia się ta możliwość, by się do Niego dostać, to czy się zniechęcamy? Czy biegniemy ile sił? Bo to może być nasza jedyna okazja w życiu, bo kto wie, czy jutro otworzymy oczy. Tak więc, drodzy, nie wiem, przez jakie doświadczenia chwili obecnej przechodzicie. Nie wiem, czego doświadczacie. Ale wiem jedno, że jeżeli będziemy wołać do Jezusa Chrystusa, On na pewno znajdzie dla nas czas. Choćby był w wielkiej wędrówce, miał przejść cały świat, jaki został stworzony, to kiedy będziemy Go wołać, On nie przejdzie mimo. On się zatrzyma i zapyta, co mogę dla Ciebie zrobić? Jezus po to jest i nigdy nie będzie obojętny na nasze potrzeby. Nigdy nie przyjdzie mimo. Nawet jeżeli wam ktoś wmawiał, że jesteście zbyt grzeszni, żeby przyjść do Jezusa, nie wierzcie w to. Bo Jezus właśnie przyszedł do grzeszników, by tych grzeszników ratować. On przyszedł ratować nas, ciebie i mnie. Tak więc pamiętajmy o historii Bartymeusza i o postawie Pana Jezusa. Bo dobrze wiem, że kiedy w tych trudnych, szczególnie trudnych doświadczeniach doświadczymy Pana Jezusa, to później przyjdziemy na to miejsce i będziemy się z siostrami oraz braćmi dzielić informacją, że nic innego nie jest tak cennego, jak pójście za Jezusem, tak jak uczynił to Bartymeusz. Niech Chrystusowi będzie chwała za to, że On tak potrafi zmienić człowieka. Amen.